Hele, Asiu, dosyć podniosła chwila, o czym świadczy nasz strój, miejsce, no bo bardzo mocno odeszliśmy od sali standardowej ćwiczeń, gdzie na ogół się spotykamy. Jesteśmy w Biedrusku, w pięknym pałacu. Tutaj zorganizowaliśmy kolację. Nie ukrywam, że ta kolacja to również ukłon w waszym kierunku. Podziękowanie za to, że te ponad 3 miesiące walki naprawdę wyszło dobrze. Tobie, Michale, gratuluję zejścia poniżej granicy trzycyfrowej wagi, bo się udało ją zbić do poziomu 90 kilku kilogramów. Asiu, ty również nie odstępujesz jakby kroku. Udało ci się również bardzo dobrze jakby wynik osiągnąć, jeżeli chodzi o pułap wagi. Wasza sylwetka już prezentuje zdrowy poziom. Wasze buzie są uśmiechnięte, więc myślę, że też życie się zmieniło. No tak, jak zauważyłeś, to, że waga została zredukowana do tych dwóch cyfr, nie trzech, no, pomaga w codziennym życiu. Człowiek ma więcej energii na zwykłe, codzienne obowiązki. Dużo zwiększa chęć na kolejne wyzwania, kolejne ćwiczenia z trenerem. Oprócz tego chęć do ćwiczeń poza tym planem, który gdzieś wyznaczał nam Piotr, lepsze życie. Asia, potwierdzasz? Jako małżonka i partner w tej walce? No, jasne. Wiesz, dużo nam daje to, że my ćwiczymy razem i że możemy się wzajemnie wspierać. No i wasze wsparcie jest nieocenione, tutaj nie ma dyskusji, ale to, że razem ćwiczymy i razem się zmieniamy, i to naprawdę dużo daje. To co? Przyrzeczenie do kamery, że walczymy wspólnie dalej? Jasne. Okej, to ja was zapraszam do środka, opowiem wam pokrótce, co się dzisiaj będzie działo. Piękne wnętrze, tak jak widzicie. Piękna oprawa całego dzisiejszego wydarzenia. Kto będzie obecny? Wszyscy nasi partnerzy, którzy na co dzień was wspierają w tym, żeby metamorfoza się udała. Będą inni podopieczni Piotra, którzy już wygrali walkę albo dalej ją kontynuują. I tak naprawdę co? Nie dość, że smacznie i zdrowo jak zwykle zjemy. Porozmawiamy na ten temat, co zmienia się u naszych osób, które trenujemy. Zamkniemy to fajną, ciekawą uroczystością, gdzie wszyscy będziemy mogli się na jakiś moment zjednoczyć. No to i wspólnie spędzić miło czas na dzień. Zapraszam. Jest dla mnie niezmiernie miło powitać wszystkich gości. Cześć, nie dotarła, cieszymy się, że wy jesteście. Jaki jest główny cel dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej kolacji? Tak naprawdę zgromadziliśmy logicznie partnerów, którzy na co dzień pomagają nam w kształtowaniu atrakcyjności fizycznej naszych podopiecznych. Dlaczego się pojawiliśmy na rynku? Specjalistów jest dużo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na rynek poznański czy ogólnopolski. Trenerów bardzo dobrych, z bardzo dobrym warsztatem trenerskim jest multum. Tylko tak naprawdę filozofia działania zawsze zamierzała się do tej roboty, czyli odpowiednich treningów, ukierunkowania tych osób. Czegoś zawsze brakowało. Skupiamy się na tym, żeby ta zmiana nie zachodziła tylko w wyglądzie, że ktoś będzie zadowolony po treningu, ale w całym życiu, tak? Więc uczymy odpowiednio sobie jeść, odpowiednio podchodzić do treningu. To nie jest tylko mechaniczne wykonywanie ćwiczeń, ale pełna świadomość tych osób. Tutaj na sali z nami obecni są Michał i Asia, bo o nich też nie wspomnieliśmy. To jest żywy przykład tego, jak działamy. Tak naprawdę ta kolacja jednym z powodów jest też podziękowaniem dla nich. Pracujemy ze sobą już kilka miesięcy. Wyglądali troszeczkę inaczej. Misiu 15 kg więcej, Asia 13. Na dzień dzisiejszy zmieniło się ich życie. Większy entuzjazm, większa świadomość, sami garną się do treningu, sami garną się do tego, żeby odpowiednio jeść, żeby lepiej wyglądało ich życie. I tak naprawdę każdy klient, który do nas trafia, to nie jest przykład, nie wiem, zrobienia 10 treningów w miesiącu i odwalenia czarnej roboty. Tak naprawdę to jest etap pracy, żeby nauczyć go jeść, trenować i przede wszystkim żyć, a ta zmiana później zachodzi naturalnie. Tak jak wspomniałem, każdy z naszych podopiecznych ma z nami taką więź, że to my wszyscy tak naprawdę tworzymy line. Jestem w stanie powiedzieć, że wszystko to, co robię teraz z moimi klientami podopiecznymi, przerabiałem sam ze sobą.
do dzisiejszej kolacji, całego wydarzenia, to przede wszystkim dziękujemy za obecność. Mam nadzieję, że smakowało. No i mam też nadzieję, że po krótkich naszych wystąpieniach i prezentacji jesteście pewni, że wszystkie osoby, które z nami trenują, będą trenowały, będą w dobrych rękach. Dziękuję obecnie.